piątkowy poranek 3 czerwca. Witam Was drodzy serdecznie i pozdrawiam z Katowic. Pozdrawiam słowem haseł dnia dzisiejszego z psalmu 50, 23 wiersza. Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie, a temu, kto nienagannie postępuje, ukaże zbawienie Boże. Apostoł Paweł w liście do Kolosan w 2 rozdziale 7 wierszu napisał: bądźcie wkorzenieni w Chrystusie i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Jesteśmy zachęcani do dziękowania Bogu za to wszystko, co mamy. Te ostatnie niedziele po Wielkanocy, niedziela Rogate, niedziela Exaudi, kierowały nasz wzrok w stronę modlitwy, w stronę prośby, ale w modlitwie ważne jest również dziękczynienie, jeśli nawet nie ważniejsze. Pojutrze będziemy przeżywać święto zesłania Ducha Świętego, który prowadzi nas w modlitwie, wspiera nas w modlitwie. Apostoł Paweł zachęca, żebyśmy byli wkorzenieni, żebyśmy trwali wkorzenieni i zbudowani na fundamencie Chrystusa. Kiedy spojrzymy na przyrodę, na drzewa, na kwiaty, które są ukorzenione, widzimy, jak to jest kluczowe, jak to jest niezbędne do życia i funkcjonowania, bo przez te korzenie rośliny pobierają wodę, pobierają wartości odżywcze. To pozwala im wzrastać. Kiedy roślina nie ma korzenia, umiera. Także i my, kiedy jesteśmy silnie związani z Chrystusem, kiedy z Niego czerpiemy, kiedy karmimy się lekturą Pisma Świętego, kiedy coraz to lepiej poznajemy Zbawiciela na kartach Ewangelii, wtedy jesteśmy posileni. A to budzi naszą wdzięczność i naszą radość. I tę radość i tę wdzięczność pragniemy ofiarować Bogu w naszych dobrych uczynkach, które są odpowiedzią naszej miłości na Bożą miłość, które wypływają z naszej wiary, które są właśnie tym namacalnym dowodem naszej wdzięczności niebieskiemu Ojcu. Są też dowodem na to, że otwieramy się na działanie Ducha Świętego, który i nam jest dany, a którego pamiątkę zesłania już niedługo będziemy przeżywać. Zatem, kochani, tego kroczenia i dobrego owocowania w mocy Ducha Świętego nie tylko na ten piątek, nie tylko na weekend, który już niedługo rozpoczynamy, świąteczny weekend, ale na każdy kolejny dzień bliskości Chrystusa, który działa w nas poprzez swojego Świętego Ducha. Tego Wam serdecznie życzę. Módlmy się. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to wszystko, czym nas obdarzasz, za to wszystko, co nam ofiarujesz. Przede wszystkim dziękujemy Ci za Ducha Świętego, który nas inspiruje, który nas prowadzi, który wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Prosimy, pomagaj, abyśmy zawsze byli otwarci na Jego działanie, żebyśmy poddawali się Jego działaniu, Jego inspiracji i żebyśmy dzięki temu coraz lepiej mogli naśladować Ciebie w miłości do Boga i drugiego człowieka. Błogosław nam ten dzień, prowadź nas, naszych bliskich, prowadź wszystkich ludzi do Ciebie i z Tobą. Amen. Dobrego, radosnego, błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem.